Wszystko zaczęło się od nudów, po prostu. To był pierwszy rok, kiedy poszedłem na studia do Wrocławia. Tam pojawiłem się w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Zrobiłem parę jakichś rzeczy ze znajomymi, którzy robili, czy to rajdy, sylwestry, bale, tego typu rzeczy. I jak się zaczął drugi semestr, chciałem zrobić coś swojego. I nie do końca było wiadomo, co to miało być. I zaczęło się od tego, że przeczytałem artykuł w Machinie o kinie niezależnym. Nie wiem, czy to był ciekawie napisany, czy co tam się działo, ale po prostu mnie to zainteresowało i pomyślałem, że można by coś z tym zrobić, po prostu taki pokaz we Wrocławiu. Trafiłem znowu na artykuł o festiwalu Cannes z kolei, który w maju miał, czy w czerwcu miał się przecież odbywać. I wtedy strzeliło, wtedy się udało to wymyślić. Kino amatorskie niezależne Cannes. Dobry cel, do którego można byłoby dążyć. Dobra rzecz, od której będzie można uciekać, jak już się przegonimy. I tak się zaczęło. Cannes przez pierwszy parę tygodni tak naprawdę był tylko w naszych głowach gdzieś. Myśleliśmy sobie, a zrobimy, będzie fajnie, będzie dobry projekt. A jak się obudziliśmy na jakieś półtora miesiąca przed planowanym finałem, się okazało, że tak naprawdę niewiele mamy zrobionego. Udało nam się zebrać, na szczęście znaleźć pieniądze od sponsora. Pierwszy budżet to było około 3000 zł. I pojechaliśmy do Warszawy. Trafiliśmy na pokaz festiwalu, który się w tym samym czasie, parę tygodni wcześniej odbywał w Warszawie. To było Jutro Filmu. Tam nam się udało nawiązać trochę kontaktu z autorami filmów, też z organizatorami tamtego przeglądu. I część filmów dostaliśmy od nich, część filmów dostaliśmy wtedy już z ogłoszeń, gdzie parę set plakatów udało nam się przez Zrzeszenie Studentów Polskich rozwiesić na uczelniach w kraju. I w zasadzie to były filmy tylko studenckie, znaczy osób ze studiów, natomiast nie ze szkół filmowych. Wtedy jeszcze zupełnie nas nie znano. To jest bardzo ciekawe zdjęcie plastycznie, które w taki sposób dość przewrotnej symetrii opisuje charakter portretowanej osoby z jego dalekowzrocznością, spojrzeniem, które już widzi kolejne projekty, a wręcz nawet ich ucieleśnienie w postaci właśnie tutaj logotypu, który jakoś tak bardzo się dobrze składa, oddaje fizjonomię autora. Pierwszy festiwal też zrobiliśmy w kilka osób dosłownie. Tam myśmy w dwójkę to rozpoczynali. Bardzo szybko doszła do nas Ania Pluta, która później przez wiele lat była w tym gronie ścisłych organizatorów festiwalu. Pierwszy festiwal trwał 5 dni. Tylko że oczywiście w zupełnie innym rozmiarze niż dzisiaj, zupełnie innej skali, innej ilości wydarzeń. Było to w ramach juwenaliów, ekonomaliów i agraliów. Pokaz na Akademii Ekonomicznej, pokazy na Akademii Rolniczej, pokazy w Pałacyku, jeden pokaz w kinie Atom. I robiliśmy to tak naprawdę w gronie kilku, dwóch, trzech, czterech, pięciu później gdzieś osób. Znajomych, przyjaciół, od których się znaliśmy ze studiów, z którym się poznaliśmy przez te pierwszych parę miesięcy, jak wszyscy trafiliśmy do Wrocławia. I później postawiliśmy sobie taką zasadę, po tym jak już padła decyzja, że rzeczywiście robimy Cannes dalej i kolejne edycje, żeby zawsze zbierać ludzi ze świeżymi pomysłami, żeby co roku, nie wiem, połowę, jedna trzecia osób, organizatorów festiwalu stanowili ludzie młodzi, zupełnie niezwiązani do tej pory z festiwalem, czy nawet z kinem. Uważaliśmy, że to bardzo mocno odmładza ekipę, odmładza pomysły. Za każdym razem coś świeżego się pojawi od kogoś, kto patrzy na to już troszkę z dystansu jeszcze na początku. I tak to się rzeczywiście odbywa do dzisiaj, że bardzo dużo nowych ludzi przychodzi, sporo ludzi odchodzi, sporo się pojawia i dzięki temu cały czas coś nowego się rzeczywiście w Cannes dzieje.